Lucky budzi się i gdy zauważa, że nie ma nic do jedzenia na śniadanie, postanawia wsiąść do auta i pojechać do sklepu. Po drodze spotyka swoją koleżankę, która prosi go o pomoc. Mówi, że jej koleżanka wypiła miksturę i jest teraz ogromną dziewczyną. Czy jesteś ciekawy, czy uda się pomóc Lakiemu koleżance? Oglądaj film do końca. Kolejny nowy dzień, jak ja się cieszę, siemaneczko mordeczki, dobra, w takim bądź razie wstaję, budzimy się, jest piękna pogoda, za oknem widzę piękną pogodę, dlatego trzeba już wstawać. Słuchajcie, teraz wam zdradzę taki pewien sekret, codziennie chowam za ciuchami właśnie klucze od auta, dlatego weźmiemy klucze od auta i pojedziemy na przyjażdżkę, bo pewnie czegoś zapomniałem kupić dzisiaj na śniadanie. Dobra, wychodzę z chatki, jak widać, nie, do toalety dzisiaj nie wchodzę, od razu biegnę szybko do lodówki, bo chcę coś zjeść, jestem tak strasznie głodny. Ale co? Gdzie jest moje całe jedzenie? O ja, chyba wczoraj zapomniałem i zostały mi tylko takie rzeczy niezdrowe same do jedzenia. O kurczę, będę musiał podjechać do sklepu właśnie moim super autem. Tak się prezentuje mój dom. No, płatek dzisiaj nie chcę, bo codziennie jem płatki na śniadanie. Mam jeszcze do wyboru na deser taki torcik oraz coś do picia, jakiś rzeźki napój, creeperowy napój to jest. W takim razie wychodzimy na dwór i lecimy do sklepu. Już się nie mogę doczekać, aż zjem sobie jakieś pyszne śniadanko. W takim razie odpalamy furkę. Dobra i... Ej, ale czemu nie chcę jechać? Ej, autko, naprawiaj się, czemu ono mi nie działa? Ono nie chce w ogóle jechać. Kurczę, tu jest jakiś przystanek na busie. Kto się śmieje? Ej, chwila, kto się śmieje? Słyszy to? O, ty, to ty się śmiejesz. Ale z czego ty się śmiejesz? O co ci chodzi? O co mi chodzi? Ja jestem nubek i widzę, jak ci nie wychodzi, bo ty nie umiesz w ogóle auta odpalić i się w ogóle nie znasz. Ty jesteś w ogóle jakimś ciamajdą. Jakim ciamajdą? Co ty do mnie mówisz? Oż ty! Słuchaj, ja zaraz powoduję, że w ogóle ten przystanek autobusowy nie, że zdemaskuję ani rozwalę, tylko po prostu autobus nie przyjedzie. Specjalnie jak ty się ze mnie śmiejesz, to do ciebie autobus nie przyjedzie, ponieważ zniszczę ci znaczek i autobus nie będzie wiedzieć, gdzie ma się zatrzymać. Ej, przestań, no dobra, żarty się skończyły, zaraz wstaję i zobaczysz, pożałujesz tego, oddawaj ten znak szybko. O nie, nie oddam ci tego znaku, szybko uciekamy. Wow, dobra, całe szczęście, że mnie nie gonią. W ogóle wydaje mi się, że to był jakiś nubek, to co on miał do mnie. Słuchajcie, przestawimy ten znak na przykład, tu jest też jakiś znak, na przykład ten autobusowy znaczek damy tutaj. Niech ten bus przyjdzie tutaj, a co mu szkodzi? No niech co mu szkodzi. Ej, Lucky! Ej, kto mnie woła? Kto? O! To ja cię wołam, Klaudia, twoja koleżanka! Słuchaj, musisz tu podejść, mam problem! O, Klaudia! Już do ciebie biegnę, o co chodzi? W czym problem? O co chodzi? Klaudio, w czym problem? Słuchaj, ja wiem, w czym problem. Stała się ważna rzecz i musisz mi pomóc. Jest to sytuacja, że z koleżanką ostatnio właśnie knuliśmy na temat jakiejś mikstury i okazało się, że zrobiliśmy miksturę, która ją powiększyła o 3 razy. Jest teraz wielkości normalnie ogromnego człowieka. Nigdy takiego ogromnego człowieka nie widziałam. Ale jak to nie widziałaś ogromnego człowieka? No to powiedz mi, gdzie ona jest? Kurczę, może pomożemy tutaj Klaudii, poszukamy tej koleżanki. Gdzie ta koleżanka może się schowała? Tutaj jest autko koleżanki. Klaudio, gdzie jest ta koleżanka? O, wyjdź na dwór z mojego domu i zobacz na prawo, zobacz, co tam jest ta wielka koleżanka. Ale gdzie na prawo? Wow, to chyba o nią chodzi. Ja cię, tutaj koleżanka Klaudii jest. I ja cię nie wierzę. Czy naprawdę ktoś taki wielki istnieje? Wow, ale ktoś jest duży. Aż idę zobaczyć, pogadam z nią. Może ta osoba jest naprawdę miła i pogadam sobie z nią. Ja cię... Jeśli chcesz razem ze mną pójść i porozmawiać z tą ogromną dziewczyną, kliknij łapeczkę w górę oraz napisz w komentarzu: to dobry pomysł, a przypnę ci serduszko.
Ale ja w to nie wierzę, czy to jest możliwe, że taka wielka osoba normalnie istnieje na tym świecie i odwiedziła nasz piękne miasto. No zobaczcie, nasze piękne miasto tak właśnie wygląda. Szkoda, że mi się tylko auto zepsuło, wyrzucę te klucze tutaj, bo nic tutaj nie zostało. Bekon zostawię na drodze, żeby nikt nie mógł przejechać. No bo co, jak ja nie mogę przejeżdżać, to ktoś inny też się będzie mógł przejeżdżać. W takim bądź razie biegnę i zobaczyć, co tutaj się dzieje. O, jakaś dziewczyna w ogóle tutaj stoi, pewnie wpuszcza do tej wielkiej dziewczyny. Dobra, idę z nią pogadać. O, hej, witaj, co cię tu sprowadza? No słuchaj, ja bym chciał właśnie dzisiaj wejść tam i zobaczyć tą ogromną dziewczynę, no bo chciałbym dowiedzieć się, jak jej pomóc, bo słyszałem, moja koleżanka Klaudia powiedziała, że jakąś miksturę wzięła, która ją powiększyła o tak bardzo dużo, no i ona nie chce być taka wielka, no bo teraz nie może z normalnymi ludźmi rozmawiać. W takim bądź razie dobra, jeśli chcesz pomóc, to musisz znaleźć skarb i mi tu przynieść. Jeśli znajdziesz ten skarb, to wtedy właśnie ta dziewczyna stanie się w normalnej wielkości. Aha, już normalnej wielkości będzie? Ale super! No dobra, w takim bądź razie biegnę i znajdę ten skarb, na pewno ci przyniosę. Dobra, tu są jakieś zakazy, jakieś tutaj, nie wiem, znak zakazu widzę. Ale jak tutaj wejść? To jest jakieś wejście? Wow! Widzicie to? Tu się tak rozsunęło te drzwi tutaj. Wow, dobra, wchodzę do środka. Wow, tutaj jest naprawdę jakiś dziewczęcy pokój, ale fajny. O kurczę, jest całkiem różowy. Jakieś łóżko w ogóle wielkie, dwuosobowe. No i oczywiście, jak to dziewczyny, mają dużo rzeczy. No i zobaczymy, ale co tu są za drzwi i o co chodzi? Mamy jakąś też drabinę i możemy wejść tutaj, ale nie, wejdziemy tutaj, zobaczymy ogólnie, co tutaj jest. Wow, te drzwi się normalnie otwierają. Czyli ta dziewczyna ogromna, zobaczcie, jak ona jest naprawdę ogromna. Ale co to jest? Tu jest jakaś dziwna, lśniąca się podłoga. I tam mamy jakieś drzwi otwarte, ale słuchajcie, jak tam wejść, jeśli nie mamy tutaj bloku, a to pewnie powoduje coś złego, że nie możemy na to stanąć. Dlatego wydaje mi się, że na początku powinniśmy pójść chyba gdzieś tutaj do góry zobaczyć, czy tam znajdziemy te bloki, bo tutaj ewidentnie musimy położyć złote dwa bloki, musimy znaleźć dwa złote bloki, żeby się przedostać dalej, ale się zastanawiam, co to za drzwi, tam są i jakieś plakaty śmieszne i można tam zdobyć, patrzcie, jakąś miksturę. Tam jest mikstura w tym oknie drugim, jak widzicie, w tym zamkniętych drzwiach. Jest tam jakaś mikstura, może to ta mikstura spowoduje, że ta dziewczyna już stanie się normalnej wielkości. No i jakieś plakaty i miecze. I tam jeszcze u góry widzę, widzicie tutaj złote jakieś przedmioty. To tam może już ten jest skarb. Dobra, w takim bądź razie, nie przedłużając, jest tutaj pewna rzecz. Tu mnie coś zadziwia. Tutaj w ogóle to jakoś się otwiera, jak to się otwiera. Widzicie? Wow! To normalnie się otwiera i zamyka. Te przejścia są naprawdę tajne i mamy tutaj kolejne drabiny, bo inaczej byśmy nie weszli tutaj do góry. Jest drabina tutaj, dlatego wchodzimy na początku tutaj. Dobra, no i żeby się przedostać dalej, to tutaj też jest zamknięcie, czyli trzeba sobie najpierw otworzyć. Dobra, otwieramy. Wow! Zapraszam na swój facebookowy fanpage, link w opisie. Kliknijcie, lubię to. Tam dodaję fajne, ciekawe posty, polecam. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my się dostaliśmy? Ała, ała! Tu są jakieś przeszkody, jak widać. Dlatego trzeba brać szerokim łukiem te przeszkody, bo nie wiadomo, co one nam zrobią. Wow! Automat oraz mam jakiś dziwny miecz, który jest schowany w ogóle tak jakby na prawo. Co ten miecz w ogóle? Co on jest? Co to za miecz w ogóle jest? Wow! Dostałem taki właśnie miecz, słuchajcie. Bardzo ciekawy ten miecz. Fajny, taki jakiś trochę pokrzywiony jest ten miecz, ale powiem wam, że całkiem mocny może być, bo ma aż 7 attack damage'a. Jak widać tutaj napoje zimne i jakieś różnego rodzaju. Teraz trzeba się zastanowić, jak wejść, żeby nas nie pokuły te kolce, bo musimy wejść po te lianie, ale tak to się nie przedostaniemy, bo zobaczcie, ile serduszek nam to zabiera. Dlatego, jak tutaj wejść? Dobra, spróbujemy po automacie. O, to będzie dobry, znakomity pomysł, żeby wejść po automacie. I musimy teraz przeskoczyć w tamten sposób, w tamtym kierunku, dobra? Dlatego, dobra, w takim razie przeskakujemy i oby nam się udało. Raz, dwa i trzy, okej? Ała, 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 o nie!
O nie, jacie, widzieliście to? Ledwo co nam się udało. A mało brakowało, a te kolce by złego, coś złego ze mną zrobiły. Dobra, w takim razie idziemy. Ała, ktoś mnie atakuje, jakiś śmieszek mnie atakuje. A masz ty, patrzcie, jakiś drewniak mnie atakuje. I ma jakiegoś badylca. Drewniak i ma badylca, a jeszcze w ogóle znajdujemy się w pokoju roślin. Ha, wszystko się składa do jednej kupy. A ty co? Co cię tu sprowadza? Co się tak kręcisz? Ej, on chyba się cieszy, że ja tu przyszedłem. Oż, ty masz, ty. O nie, ty drewniaku. Czemu ty w ogóle drewno mnie atakujesz? Po co? Bez sensu ta walka. Ja chcę z tobą porozmawiać normalnie. Nie chcę się z tobą bić. No dobra, sam tego chciałeś. Jeśli ty jesteś wobec mnie agresywny, to czemu ja nie mogę być wobec ciebie? Ale piękna roślinność. Widać, że ta dziewczyna lubi dużo roślin i kwiatów, bo mamy tutaj dużo roślin i kwiatów właśnie w tym pokoiku. Możemy sobie usiąść na takim wygodnym siedzeniu. Nie no, niesamowicie tu jest, niesamowicie jest. Ale co dalej? Gdzie dalej? O! Słuchajcie, musimy wejść tam na górę. Tam coś jest ukrytego. Teraz tylko jak się tam przedostać? Może po tych kwiatach? Tu jest taki mały parkour. Musimy się przedostać po tych kwiatach. O nie. Mało brakowało, bym spadł. Dobra. O kurczę. Jak widzieliście, spadłem. Dobra, spróbuję jeszcze raz tutaj wejść. Czyli tutaj. Okej. Prawie mi wyszło. Jak widać, jestem dobry w parkura. Może tutaj jeszcze będzie przejście na tego kwiatka. Ewidentnie musimy tutaj od tego samego początku zacząć, żeby się przedostać dalej, dlatego lecimy tutaj parkour. Dobra, po kwiatach skaczemy, po lampach, dlatego teraz skaczemy tutaj. Dobra, udało nam się na tego kwiata, na tą doniczkę skoczyć. No i teraz tutaj, jesteśmy na samej górze. Ale super. Jest to jakaś żaba. Żabo, co ty w ogóle tutaj robisz? Po co tutaj masz taką książkę? Słuchajcie, on ma jakąś książkę, może to tam się dowiem, od kogo, znaczy skąd masz tą książkę. I tutaj co jest? Wow! Widzicie? Teraz musimy zejść na dół ewidentnie i położyć te dwa bloki tam na dole, gdzie tego brakowało. Dlatego teraz żabo, słuchaj. Wow, żabo, a czemu ty mnie atakujesz? O nie, żabo, zrzucę cię szybko na dół. Zrzucam cię na dół. O nie. Wow, dobra, udało mi się zrzucić tą żabę na dół. Teraz spróbuję na tamte lilie spaść, żeby mi się nic nie stało. Ała, jednak zużył mi trochę HP. A masz ty, żabo, patrzcie, żaba mnie bije książką. Nie do wiary, ale udało mi się. W takim razie mamy dwa bloki. To musimy się udać na dół, szybko na dół. Wow, znów mało brakowało, aby nam dużo HP to straciło. Dobra, na dół się udajemy. Tutaj otwieramy przejście. Jak widać, jeszcze raz chciałbym zobaczyć, jak te drzwi się otwierają sprytnie. No patrzcie tylko. Wow, jeszcze te dźwięki takie fajne tych drzwi, jak się otwierają. W takim bądź razie, jeśli mamy te dwa bloki, położymy te dwa bloki. O nie. Ała, trochę. Ty, tak jakby mi to nie oparzyło, słuchajcie. Mogę też te dwa bloki tutaj położyć, ale wydawało mi się, że trochę się tego boję, bo boję się drugi raz stanąć, bo nie wiem, czy to mi coś zużyje HP, ale to jest jakieś tajemnicze. To jest naprawdę tajemnicze, to się porusza, ale już chyba jesteśmy blisko. Co to w ogóle za drzwi? Te drzwi też się tak fajnie otwierają. Dobra, wchodzimy. Zdobyliśmy miksturę i mieczyk, ale super i mamy dużo złota. No, może to o to złoto chodziło, słuchajcie, może to o to złoto chodziło. Jest, zdobywamy całe złoto i teraz pomożemy tej dziewczynie, żeby ona już odzyskała normalny poziom. O, wow, kto to idzie? Jakiś agresywny koleś. A masz ty, rzucę ci miksturą, masz tą miksturę. Rzucę cię ją. Oż ty, patrzcie, jaki mam miecz. Jaką tarczę, o nie. Wow. Czemu mnie atakujesz? Spokojnie, nie jestem wrogo do ciebie nastawiony. Ja tylko chcę pomóc tutaj pewnej dziewczynie. Wydaje mi się, że to mogą być po prostu takie osoby, które spowodowały właśnie, że to ona tak urosła. I one chcą źle dla niej. Dlatego w ten sposób musimy pozbyć się nich. Okej, a tutaj jakieś dziwne sklepy, można pograć na gitarze, na pianinie, jak widać dużo ciekawych rzeczy, no jakieś drzwi kolejne. Przechodzimy dalej, żeby zobaczyć, co tutaj dalej się dzieje. To jakieś biuro, można normalnie popracować, ktoś tutaj widać gra w Minecrafta. Lecę dalej, ładny pokoik, naprawdę bardzo fajnie tutaj jest, otwieramy te drzwi. Tutaj jakieś tajne drzwi są, patrzcie, patrzcie i tutaj te drzwi. O, witamy cię, Loki! Uhu, gratulacje! Zwyciężyłeś! Na dole czeka na ciebie skarb!
O, super, na dole czeka na mnie skarb. Super, gościu, to biegnę na dół i uratuję to wszystko, dobra. Cały skarb jest na dole, dobra. Czyli tutaj chyba się idzie na dół. W takim razie, zanim jeszcze pójdę na dół, zobaczę, jak tutaj wszystko pięknie wygląda. Schodzimy na dół, no i zobaczymy. Na dole jest skarb, jest, zdobyliśmy ten skarb, o który chodziło. Ta dziewczyna zaraz zostanie odmieniona w normalne rozmiary. Ale super, uhu. I jeszcze ta mikstura, którą wcześniej zdobyliśmy, to może też ona odmieni, że ta dziewczyna już będzie normalnej wielkości i nie będzie jej to przeszkadzało. Jest, ale super, dobra. W takim razie, jeśli tego nie zrobiliście, łapkujcie, dajcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzu super film. No i jeśli tego nie zrobiliście, subskrybujcie z dzwoneczkiem, pa pa!